pieniądze wydatkowane są na inwestycje, które, jak rozumiem, samorządy skonsultowały ze swymi radami gmin, radami miast, radami powiatów, ale także mieszkańcami, aby wybrać te, które z punktu widzenia poszczególnych samorządów są najważniejszymi inwestycjami, które polepszą warunki życia, ułatwią dostęp do poszczególnych gmin, pozwolą na budowę infrastruktury społecznej, która konieczna jest w danym samorządzie. W skali całego kraju, tak jak pan premier mówił kilka tygodni temu, jest to około 30 miliardów złotych. Te pieniądze bez zbędnych formalności trafiają do samorządów. To jest charakterystyczny element tego programu, że nie trzeba składać bardzo skomplikowanych wniosków, dokumentacji, która uzależnia otrzymanie środków, i to wyróżnia chociażby ten program od programów unijnych, gdzie jest bardzo skomplikowana procedura, bardzo wiele dokumentów, od których zależy, czy w ogóle ten wniosek zostanie rozpatrzony. Drugi charakterystyczny element, czy może już trzeci poza skalą i łatwością dostępu, to wielkość dofinansowania. Piękne strony Podlasie będzie dzięki tym środkom bardzo dobrze się rozwijać. Wiem, że tak będzie, bo równie skutecznie jak pozyskujecie te środki, bardzo dobrze je później wydatkujecie, realizujecie te inwestycje. I z tego miejsca chciałbym wam życzyć, żebyście znaleźli właściwych, bardzo dobrych wykonawców, żeby bez żadnych zakłóceń zrealizować te inwestycje, byśmy mogli w kolejnych transzach równie skutecznie realizować nasze zamierzenia. Wszystkiego dobrego, gratuluję. Ponad 56% środków, które samorządy chcą realizować w ramach inwestycji. W powiecie białostockim jest to liczba procentowa stosunkowo niska, a nawet powiedziałbym najniższa, bo nie przekracza nawet 25% tych środków, które państwo chcecie wykorzystać. Natomiast jeżeli weźmiemy na przykład inwestycje wodno-kanalizacyjne, no to tutaj jest dominujący wasz udział procentowy, bo zbliża się właśnie do tych prawie 25% tych środków, które będziecie wydawać. Złożyliśmy trzy wnioski. Jeden wniosek dotyczył świetlicy remizy w Rafałówce, drugi wniosek Centrum Sportowo-Rekreacyjnego oraz trzeci przebudowa dróg gminnych. Akceptację zyskał wniosek dotyczący stworzenia bazy tak naprawdę sportowej. W ramach tego projektu planujemy przebudować boisko do piłki nożnej, wybudować, tak jak powiedziałem wcześniej, boisko wielofunkcyjne, z którego myślę, że przede wszystkim będzie zadowolona młodzież ziemi zabłudowskiej, oraz jeżeli środków wystarczy, również stworzyć obiekt pod nazwą skatepark. Całość inwestycji będzie realizowana przy zespole szkolno-przedszkolnym. Przypomnę, że niedawno została zakończona również realizacja innej inwestycji, mianowicie przeprowadziliśmy rewitalizację parku w zabudowie. Także mam nadzieję, że ta część zabudowa zyska bardzo wiele walorów, a w końcu młodzież będzie mogła normalnie funkcjonować, ćwiczyć i zajmować się sportem. Potrzeb mamy bardzo dużo, w związku z tym myślę, że gdzieś w ramach innego akurat też programu złożyliśmy wniosek na stworzenie Centrum Wielokulturowości, które tak naprawdę miałoby pełnić funkcję budynku, obiektu, w którym miałby siedzibę ośrodek animacji i kultury, a takiego budynku potrzebujemy z pewnością. Potrzeby nasze są zdecydowanie większe, bowiem dotyczą również przebudowy szeregu naprawdę dróg, budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wsparcia, myślę, strażaków. Nawet nie w zakresie zakupu wozów strażackich, ale przebudowy przede wszystkim strażnic. 9,5 miliona to duża suma. Cieszy mi się ogromnie, że taką kwotę pozyskaliśmy. Jest to podobna kwota do pierwszej edycji, którą też będziemy niedługo przygotowywać i robić przetarg. Składaliśmy rzeczywiście trzy wnioski, tak jak było można. Składaliśmy na wszystkie te możliwe jakby kwoty, które były tam do dyspozycji. Więc wniosek do 5 milionów. To były tereny rekreacyjne nad rzeką Supra, w miejscowości Dobrzyniów Fabryczne, a ten duży wniosek, ponad 20-milionowy, był to wniosek na budowę szkoły w Nowym Aleksandrowie.
To takie nasze były dwa wnioski, no plus ten, który otrzymaliśmy, 9,5 miliona na drogi w naszej gminie. Duży procent dofinansowania, bo około tam 85%, jeżeli chodzi o drogi, więc to jest duża kwota, tak? Aczkolwiek no, ceny rynkowe idą do góry, więc te 9,5 miliona nie starczy na tyle dróg, co kiedyś, tak? Ale no, jest to duży procent dofinansowania, więc to jest dla nas, jako dla gmin, które w tej chwili mają problemy finansowe, dobry, duży zastrzyk pieniędzy. Chcemy ją przeznaczyć na modernizację hydroforni w Klosi. Nie jest to największa hydrofornia na terenie gminy, zasilająca 3/4 mieszkańców gminy Gnawiec Kościelny. Pomysłów mamy dużo, także na pewno nie będzie problemu ze złożeniem 3 wniosków. Kwota 9 milionów złotych pozwoli nam zmienić oblicze zalewu w Wasilkowie. Zamierzamy przebudować, rozbudować infrastrukturę, która tam się znajduje. Powstanie plaża od strony północnej, powstanie przestrzeń do rekreacji dla dzieci i młodzieży, powstaną nowe miejsca parkingowe, także myślę, że zalew w Wasilkowie w istotny sposób zmieni swoje oblicze i posłuży nie tylko mieszkańcom gminy, ale też i mieszkańcom wszystkich okolicznych miejscowości. Także ja serdecznie dziękuję za to wsparcie w imieniu mieszkańców gminy Wasilków. Powiat Białostocki łącznie z gminami to jest kwota 140 milionów złotych. Powiat Białostocki 15 milionów na przebudowę swoich jednostek, środki, które są nam bardzo potrzebne, jak jeszcze dwa oddziały w szpitalu powiatowym w Łapach, podstawowa opieka zdrowotna w Czarnej Białostockiej, czy też drugi wniosek na 10 milionów, który złożyliśmy, termomodernizacja w Uchowie, kolejne remonty w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, budowa mieszkań chronionych, których nie posiadamy w odpowiedniej ilości dla potrzebujących, również w DPS-ie w Choroszczy na działce. W 1970 roku, jak powstał budynek na ulicy Słonimskiej, przychodnia rejonowa, od tej pory nie było tam robionego remontu. Robimy pierwszy remont termomodernizacji po to, żeby ten budynek zmieniać. Środki, które my staramy się jako powiat białostocki z innych funduszy byśmy nie mogli pozyskać, ani unijnych, bo już na to środki się skończyły. Dzięki tym rządowym pieniądzom, tym naszym podatkom, które płacimy, pieniądze, które wracają do powiatu białostockiego, możemy inwestować.